Cześć, witam. W nowym odcinku z nowej gry będziemy grać w CK3 na tej kampanii. Spróbuję robić jako takie RP. Pewnie nie wyjdzie nic z tego. Zagramy w Iberii, ponieważ wczoraj kupiłem DLC-ka tego do Iberii. I zagramy sobie panem, który jest, jest władcą Kastylii. Już piąty raz sobie łamie na tym język, bo już tu kilka razy spróbuję nagrać, sam początek nie wychodzi. Chyba też co 50 lat będziemy robić przegląd mapy jak legenda Trashing Map. No i też pomyślałam, że teraz zagramy w CK3, choć myślałam, żeby wcześniej już to zrobić, no bo zając zaczął grać na południe, a jako kopia taka, która jest źle wysłażająca, też muszę grać w CK3. Dlatego zagramy sobie panem księciem Rodrigo Diaz, który jest współczujący, gniewny i niestabilny. Nie wiem, na ile gniewny współczujący ze sobą pasują, ale to nie mi oceniać. No, nie wiem, jakiego perka wybrać po charakterze, więc wybierzemy po edukacji. Będziemy skupionym na rycerskości, bo jest współczujący. Nas również nie jest z nikim, nie ma żony jeszcze. Ale co ciekawe, już ma dziecko. No i to już sprawdzamy, bo jest to śmieszne, bo to dziecko nie ma matki. No to można sobie tak zostawić. Możemy też spróbować z niektórymi panami, tymi z południa, albo z Bretanią. Z Bretanią możemy zawrzeć przymierze dzięki naszej córce. Weźmiemy z królem, wydamy za niego naszą córkę, co zaowocuje przymierzem naszych dwóch wielkich narodów. Mamy też tę mechanikę iberyjską. Na razie nie jest chyba to zbyt ważne, więc nie będziemy na to zwracać zbytnie uwagi. Na razie zostawimy go bez małżeństwa. Ma i tak córkę, jakby były jakieś straszne sytuacje. Mamy również żonę księżną Egilonę, która jest nisko urodzona. Jest usatysfakcjonowana, bezduszna i żarłoczna. O, możemy zaaranżować małżeństwo naszego syna z córką, która ma 13 lat, księstwa Koruni. Będzie to moim zdaniem dobry pomysł. Nasz książę Kastylii zauważa, że w Burgos jest większość katolików, którzy są uciśnieni przez pana hrabiego Lubu z Burgos, dlatego musimy zakończyć ten straszny ucisk i wyzwolić ich, ale co zaraz. Po kolejnej wygranej partii szachów z samym sobą nie mogę oprzeć się wrażeniu, że być może mój ogromny intelekt mógłby nieco ulepszyć tę grę, ale jaka zmiana miałaby największy sens? Król jest wyraźnie za słaby. Biskup koniec powinien być silniejszy. Król jest wyraźnie za słaby. Wracając do uciśnionych mniejszości w Burgos, powinniśmy skończyć ten straszny ucisk, dlatego musimy wypowiedzieć im wojnę, żeby wyzwolić tamtejszą ludność od ucisku swojego pana. O dziwo zrekrutowali wielkie wojska, ponieważ nasz król jest współczujący, nie będzie dowodzić wojskiem, bo boi się krwi. Będzie dowodzić nasz generał. Pójdziemy oblegać jego stolicę, ponieważ on się wycofał. Idzie po nas swoim wojskiem, które jest o dziwo bardzo liczne. Odrzucona strategia. Siedzę na spotkaniu strategicznym, na którym towarzyszą mi król Alfonso oraz Infante Furuela, gdzie wspólnie omawiamy plany na trwającą wojnę. Niestety król Alfonso lekceważy moje pomysły. Zamiast tego faworyzuje te, które zaproponował Furuela. Teraz zamierzamy pójść dalej i wykorzystać je do określenia naszych strategii w toczącej się wojnie. Czas pokaże, czy wybór, którego dokonał Alfonso, był słuszny. Nie był. Na pewno. Fruela na pewno zna się mniej na wojskowości od nas. Zajmiemy może te pozycje górskie. Może to sprowokuje pana hrabię Lubo do zaatakowania nas. O, idzie oblegać Biskaję. Nie uciekł. Robi Tour de France na razie swoim wojskiem w Hiszpanii. Tour de France robi, no.
Dlatego spróbujemy jak najszybciej obrać tą prowincję. Niestety nasz pan i król Asturii przegrywa swoją wojnę, co smutne. O, ile czytania. Grup kilkuset jasnogórskich, jasnokurrych sakaliba, zniewolonych mężczyzn i kobiet za wschodnich krańców Europy uciekła z państwa, którym rządzi mój znajomy sułtan Muhammad. Może on odpowiadać, jak cenni byli w jego armii i haremie. Jednakże udało im się pokonać wiele niebezpieczeństw, by szukać wolności na moich ziemiach. Wszyscy mamy bliźnich, mówi ich liderka Przemysława. Na ciele lub w głębi duszy, ale jesteśmy silni i zdeterminowani. Tęsknimy za własną ziemią, na której mogliśmy mówić językiem naszych przodków. Miasto Santander może zapewnić wysoki rozwój, jeśli tylko pozwolisz nam osiedlić się na tych ziemiach. Będziemy pracować, ile tylko starczy nam sił. Ponieważ nasz król, książę jest pocujący, oczywiście mianujemy ich nawet burmistrzynią w Santander. Jest Santander. Tu jest Santander. O. Jest. Czy języka nie ma sensu. Nie będziemy się uczyć ich języka. Spróbujmy jak najszybciej oblec tą prowincję, ponieważ zbliżają się wrogie siły. Aha. Na razie przegrywamy tą bitwę zdecydowanie, dlatego nas generał postanowił o wycofaniu się z tych terytoriów i odzyskaniu później sił. Chyba będą potrzebni również nowi, jak się to nazywa, zbrojni. Dlatego wybierzemy pikinierów, aby bronić się przed ich kawalerię i przed ich kawalerią. Tracimy również mnóstwo pieniędzy, ale senior przegra wojnę. Czyli, że teraz ty jesteś niepodległy? Aha, dobra. Mało obchodzi naszego króla, co się tam dzieje. Straciliśmy również naszego generała, więc nasz król musi przymóc strach przed krwią i stanąć na czele wojska. Również nie mamy kanclerza. Wybierzemy chyba tą Przemyślawę, która przyszła do nas z Emiratu Majadów. A na mistrza szpiegów, naszego najbardziej utalentowanego, kto to w ogóle jest? No, jakiś nasz wasal. Dobra, teraz kiedy dowodzi nasz generał, a nie niekompetentny, znaczy nasz król, a nie, znaczy władca, a nie niekompetentny generał, możemy spróbować okrążyć panów z Burgos. Tutaj są wzgórza, nie? I tak pisze nam, że raczej wygramy tą bitwę. Jednak król zbytnio nie ufa swoim talentom, dlatego wycofamy się do Burgos i zaczniemy oblegać tą prowincję. Również czeka nas tam wielki łup, oczywiście nie ludności cywilnej, tylko króla. O, dojdzie do drugiej bitwy o Burgos, którą wygrywamy. Aha. Przeżyć swoje dziecko. Diego został zamordowany. Och Boże, jak mógłeś mu tak zrobić? Jeżeli zgrzeszyłem, dlaczego nie mogłeś mnie za to ukarać? Mój wspaniały syn Diego niczym nie zawinił. Miał całe życie przed sobą. F na czacie. Naszym dziedzicem zostaje więc nasza wnuczka, która nie ma matki. Spróbujemy zaaranżować małżeństwo z panem rządzącym w jakimś księstwie, na przykład w Astordze, który ma na przykład tego syna. Spróbujemy zaaranżować ich małżeństwo matrylinearne. Zgodzą się na to, co zaowocuje chyba przymierzem naszych dwóch królestw. W międzyczasie zaczynamy jednak przegrywać tą bitwę. Mój ranny rycerz F.
Wielkie straty ponosimy w tej bitwie. Możemy ją przegrać. Walczyliśmy do końca, ale ją przegramy chyba. Tak. O, pięć żołnierzy wygrali. Co? No, niestety nasza misja wyzwoleńcza nie wyszła. Jesteśmy teraz zadłużeni i straciliśmy dużo prestiżu na tej upokarzającej wojnie. O pięciu żołnierzy przegraliśmy. Dlatego nasz król postanowi zadbać o naszych rycerzy. Gdzieś to patrzyło? Już tak dawno nie grałem w tą grę. Mój biskup mnie nie popiera? Dobra. O, możemy już pierwszy atrybut rycerskości wziąć. Niezłomny przywódca. Może się to nam przydać w kolejnych walkach. No, niestety ta wojna okazała się bardzo niefortunna, dlatego postanowiłem poszukać rycerzy. I również, kiedy przestaniemy tracić tyle pieniędzy, spróbujemy poszukać medyka. Jednak na razie jesteśmy blisko bankructwa naszego królestwa. Tego rozwiążemy nasze armie, by zarabiać więcej pieniędzy. A, no tak. O, ona została. Co? Dlaczego nasza siostra jest w Szkocji? Co się tam stało? Siedźmy sobie na piętkości 5 i patrzmy, jak rozwija się świat. Posługi pieniężne. Nie mogłem znieść myśli, że mój książę ostałby się bez miedziaka. Mój zarządca, burmistrz Menrique, uśmiechnął się ironicznie, gdy wysuwał propozycję pożyczki, by odciążyć mój skarbiec. Docenimy Twoją pomoc, Menrique. Tak, oczywiście zaakceptujemy tą pożyczkę, ponieważ potrzebujemy pieniędzy. O nie, po angielsku ja nie będę czytał, nie ma takiej opcji, nie jestem tłumaczem. Oczywiście zaoferujemy im miejsce w naszym garnizonie, ponieważ zostali chyba takie. Zaoferujemy im miejsce w garnizonie. Trochę się zadłużymy, ale będzie warto. Będą nasi najemnicy bronić garnizonu, gdyby zaatakowali albo nas z południa Arabowie, albo wścibski władca Burgos, który zawarł przymierze z władcem Sori. I organizuje. A, Soria to zjadła. O Camino de Santiago. Święte miasto Santiago de Compostela jest magnesem dla wiernych, przyciągającym pielgrzymów z okolicznych i odległych ziem. Szlak do niego jest często uczęszczany, wiodąc od podnóży Pirenejów. Oczywiście tam, gdzie są ludzie wystarczająco bogaci, by udać się do miejsca świętego. Są też tacy, którzy chcą skorzystać na ich zaufaniu do Wszechmogącego. To już piąte doniesienie o brutalnym napadzie bandytów na moich terytoriach. Dlatego mój zarządca Menrique zdecydował się ostatecznie skonsultować ze mną w sprawie rozwiązania tego problemu. Opłać strażników, którzy będą patrolowali określony odcinek drogi. Oczywiście to zrobimy, przecież nie mam pieniędzy, ale nasz władca jest współczujący, więc będzie pomagał. Herezja. Irloszkoc ci na terenach Strakhulen. Pomniejszy król Argald. O, już się jakieś herezje. Z Strachbobergu ogłosił światu, że on i jego wasale przeszli na ryt irloszkocki. Rozczarowanie się nauką kapłanów dotychczas wyznawanej religii. Szlachta ze Schichotowhaszateben przestała już uważać duchownych za sprawiedliwych i prawdomównych. Dlatego postanowili zdystansować się od swoich dawnych instytucji religijnych. Teraz określają się jako irloszkoci i wierzą, że doktryny ich nowej wiary są bliższe woli Boża. Nie rozumiem tego, ale to ich chyba uszczęśliwia. Oczywiście nie będziemy sympatyzować z tą herezją. Poza tym tutaj jest chyba nasza siostra, nie? Tam jest. Ona jest. Zaproś na dwór.
Już niech wraca z tych herezji. O. O, możemy już odblokować pierwszy ród naszej dynastii. Nasz władca jest współczujący, dlatego pomyśli, żeby powiększać nasze miasto, bo to będzie pomagać naszemu ludowi. O, możemy rozwinąć nasze umiejętności militarne, dlatego wyjdziemy w dominacja rycerska. Możemy poszukać również nadwornego medyka i zostanie chyba nad nim nasz biskup, ponieważ nie będziemy musieli dać wysokich premii. Zostanie kolejny atrybut walki, nigdy się nie wycofuj. To pomoże nam w kolejnych walkach z hrabstwem Burgos, ponieważ tam za szybko wycofało się nasze oddziały pod Burgos, dlatego przegraliśmy. O! Al-Andalus powoli rozpada się na królestwa Taif. Lekcja z przyszłości, choć z pewnością zobaczę jeszcze wiele pól bitwy, zanim spotkam swego stwórcę. Moja biblioteka zawiera opowieści o wojnie setek ludzi. Ostatnio zdobyłem księgę o wielkiej bitwie pod Poitiers, jak również nad szarpnięty zębem czasu zwój napisany w jakimś starożytnym języku. Kto wie, jak zapomniane tajemnice skrywa. Przeczytaj nowszą książkę. Spróbuj przetłumaczyć starszy utwór. Spróbujmy pójść na łatwiznę i przeczytać nowszą książkę. Małżonka, cień turnieju. Świeci słońce, a chłopi wałęsają się wokół turnieju, który został zorganizowany przez moją żonę. Wszyscy moi rycerze wiwatują, gdy księżna Egilona ogłasza turniej na ich cześć, a ja choć raz mogę po prostu siedzieć i patrzeć. Nie zamierzam jednak spędzić całego dnia będąc przyklejony do tronu. Moi rycerze ją również wam. Moi rycerze, ja również wam kibicuję. Ten dzień jest na naszą cześć, moja droga. Jest niestabilny, dlatego będziemy kibicować naszym rycerzom na tym turnieju. Doszło też do jakiejś wojny. Hrabia Sori zaatakował naszego pana o zabranie nam prowincji. O nie, nie. Postanowimy chyba wystawić nasze armię, aby przeciwstawić się temu, że chcą nam zabrać prowincję, południowe księstwa. I stawimy więc nasze armię i lecimy pomóc naszemu seniorowi. Spróbujmy szybkim ruchem wbić się tutaj. Niestety dołączą do bitwy. Może to być kolejna upokarzająca przegrana, dlatego wycofajmy się jak najszybciej. Przynajmniej wycofali się z prowincji mojego seniora. Trzeba patrzeć na pozytywy. Trwa najazd. A, ale to innych wasali nas nie obchodzi. Mianujmy również nowego mistrza szpiegów, bo starszy chyba umarł. Okej, okay, tu są. Czy nasz władca jest zaangażowany w kilka wojen? Spróbujmy razem z naszym seniorem spróbować powalczyć z naszymi przeciwnikami. No, aż dojdzie do nierównej bitwy, gdzie znowu nas masakrują. Spróbujmy jak najszybciej i również wycofać się z tej bitwy. Teraz rozbiją naszego seniora. Chyba. Tak. Pokoili, rozbili mnie, potem mojego seniora. Smutne. Który dostał chyba stack wipe'a. Tak. A nie, nie, nie. Dostał stack wipe'a. Dobra. Spróbujmy ruszyć gdzieś tu. W Aymala nie ma zbytnio chyba budynków obronnych. Jest Fort Bali. No cóż, my powoli bankrutujemy. I będziemy zaraz tracić jedną prowincję. Na szczęście kończą się. Okej, okay, zejdą z oblężenia. Było to potrzebne, ażeby nie zdobyli tego fortu. Teraz wycofajmy się już. Zostało im jeszcze bardzo dużo ludzi. Nie mogą tą wojnę wygrać. Dlatego
Rozwiążmy nasze oddziały i zostawimy wszystko w rękach naszego seniora. O, jeszcze przyszli nam łupić barbarzyńcy. Wystaw wszystko tutaj. Okej, na szczęście pouciekali, kiedy zobaczyli naszą armię. Spróbujmy odbić Naherę. Odbita. Mamy nowy atrybut walki. Strażnik domu. Jest, bardzo się nam to przyda do obrony naszych włości. Nasz mistrz szpiegów znowu umarł. Coś się z nim stało, dlatego mianujemy kolejnego. Okej, na razie wojna nie wygląda jeszcze aż tak źle. Możemy również, a nie mam pieniędzy, aby zrekrutować kolejnych rycerzy. A wrogie siły liczą bardzo dużo. Może to być kolejna upokarzająca przegrana dla mnie i naszego pana. Na szczęście, gdy od południa nie zagrażają Maurowie, które się rozpadają, oraz władca wyższego Aragonu, który się wyzwala. Próbujmy dołączyć do tej bitwy. Niestety nie dołączymy. Nie. Za późno. Zaczynamy powoli mimo wszystko wygrywać tę wojnę, ponieważ chyba tracą zbyt dużo ludzi. Spróbujmy również zwiększyć jakoś nasze przychody, choć będzie to ciężkie. Możemy na przykład zmniejszyć lekko naszych zbrojnych, lekko zbrojnych, ponieważ oni są bezużyteczni, prawie że. Zdobyli naszą stolicę, więc teraz będziemy ją po cichu odbić. Może nie zauważą. Na szczęście nie zauważyli, a ciągle giną na wojnę partyzancką. Wygląda, że nasza wojna partyzancka zaczyna powoli działać. Co jest piękne. Dlatego spróbujemy pogonić tych panów. Pierwsze zwycięstwo. Niestety nasz rycerz znowu został ranny. Wojska wrogie wycofują się, aby pokonać naszego seniora w górach. Chyba. A nie, na szczęście nasz senior się wycofał. My też wycofajmy się do naszego miasta. O, będzie bronić się w górach. Chciałbym zobaczyć tą bitwę. Niestety jej chyba nie zobaczymy. Może dojdziemy na pomoc? Doszliśmy na pomoc. Może to być decydujące. Tak, to będzie pierwsze nasze zwycięstwo nad południowymi sojuszami. Wycofują się dzięki naszej pomocy. Jest to już wojna praktycznie, że wygrana. Zostali rozbici w jednej wielkiej bitwie. Może jeszcze jakieś państwo wypowie im wojnę. My na razie wycofujmy się na nasze posiadłości. O, dojdzie tutaj do drugiej bitwy. Spróbujmy do niej dojść. Może być to już niestety niemożliwe. Udało się dojść. Mamy mniej więcej równe siły, ale na szczęście bronimy się w górach, co daje nam kolejne zwycięstwo wielkie nad naszymi wrogami. Utrata jednej prowincji byłaby dla nas czymś strasznym. Niebezpieczna frakcja. Chłopski motłoch. Będzie nam się buntował chłopski motłoch, kiedy my bronimy granic katolicyzmu. Stańmy sobie tutaj, może zechce przyjść nasz senior. Nie, nie zechce. Mamy już 90% tajemnych punktów grania wojny. Tutaj zmasakrujmy jeszcze część ich wojsk. Mamy już 99 i wojna została wygrana. Obroniliśmy nasze terytoria z naszym seniorem. Rozwiążmy nasze wojska, aby zacząć zarabiać. Nasze wojny posłużyły, aby rozwinąć nasze umiejętności militarne. Znaczy, nie wiem, na ile to były umiejętności militarne. Miejmy nadzieję, że Al-Andalus dalej będzie się rozpadać. Do fałszywego księcia Rodrigo. Zbyt długo żyjemy pod dyktaturą. Samoumacniający się autorytaryzm
teokracji. Najwyższa moc i potęga daje mandat mas, a nie jakieś groteskowe ceremonie. Dość ucisku, koniec z podatkami. Kiedy zobaczysz dno swoich kufrów, a spiżnarnie opróżnią się, będziesz żałować, że nie potraktowałaś nas bardziej sprawiedliwie. Co to jest, Lemi? Będzie strajk generalny robił? Zamknijcie się. O, na szczęście bunt jest. Niewiele ludzi zorganizowało się w tym strajku, dlatego łatwo będą oni rozwaleni. Nasz król jest współczujący, dlatego wyślemy kogoś innego, żeby zaczęli pałować demonstrantów. Po czym rozwiązujemy znów nasze siły. Możemy wymusić żądania. Wszyscy zostają wzięci do gułagu. Następczyni nasza jest w więzieniu? Czekaj, nie, są też. O Camino de Santiago. Święte miasto de Santiago jest. To już czytaliśmy, to już było. No, o, znowu będziemy musieli opłacić strażników. Jesteśmy zaraz bardziej w pankrucji. Nasz duchowny może spróbuje sfabrykować klejmy na. Sfabrykować roszczenia na Nacherę. A nasz. Tak, należy zostało rozdzielone dobrze nasze zadania dla naszego. Rządu, nasz rządu, dla naszych doradców. Emir Bordugalii wypowiedział wojnę o podbicie Astorgi. No, tu znowu nie będziemy pomagać naszemu panu. Moja ukochana córko, nie już mi na uwadze, iż moja córka Ernesta jest bardzo atrakcyjną kobietą. Sposób, w jaki się uśmiecha, powoduje, że moje serce zawsze szybciej bije. Czy to normalne, że żywić takie uczucia wobec córki? Chyba nie. To moja córka, weź się w garść. Nasz król jest. Czekaj, gdzie my jesteśmy? Nasz król jest. Niestabilny, dlatego zapytamy o to, zanim dojdziemy do wniosku, że to nie jest tak. Dobra, wykup. Cała nasza rodzina jest w więzieniu, chyba. Wszystkie dokumenty zwracające się do starożytne, jak i te. O wątpliwej pochodzeniu. W końcu mamy wystarczającą ilość materiałów dowodzącego, aby wykazać, że Szejkata Nachery należy do ciebie. Załatw to. I co, i teraz mamy klejma na to? Sprawdźmy. Tak, mamy. Dlatego nasz biskup zacznie relacje religijne. Przegrywamy tą wojnę z Maurami, co jest dość dziwne, bo przegrywamy z rozbitymi Maurami, co by było, gdyby nie byli rozbici. O, widzę, że Królestwo Franki się rozwala. Spróbujmy tam wejść naszym wnuczką. Nie zgodzą się niestety na małżeństwo, szkoda. Dobra, możemy dalej rozwinąć nasze postawę stracheczności. Połączona strategia. Siedzę na spotkaniu strategicznym, na którym towarzyszą mi król Alfonso Las Infante Fuela. O, mieliśmy rywalizację planów. Gdzie wspólnie omawiamy plany na trwającą wojnę. Król Alfonso połączył moje pomysły z tymi, które zaproponował Fuera. Łącząc je w jeden wspólną taktykę, która da nam znaczną przewagę na polu bitwy. Jest to wielkie wieści, ponieważ Maurowie dalej się wbijają w nasze królestwo i już zdobyli księstwo Astorgi. Negocjacje sojuszu. Mój drogi dziadku. Bo nasza dynastia zaczyna rządzić na też. Chce z nami zawrzeć sojusz? Oczywiście, że tak. Część naszych niestety jest władców jest w więzieniu, w sensie władców, dziedziców. Z dala od domu, przed moje oblicze zostaje wprowadzony nieznajomy. Od tygodnia czeka przed bramami twojej posiadłości mój panie, informuje mnie strażnik. Mężczyzna kłania się nisko. Mam na imię Husamadin, wasza wysokość. Podróżowałem wzdłuż i wszerz, widziałem wiele rzeczy. Jednakże ja i moja rodzina jesteśmy już zmęczeni tą wędrówką. Jeżeli pozwolisz nam zostać, z radością podzielę się z tobą moją wiedzą o świecie i będę twoim wiernym sługą. Gość w domu, Bóg w domu. Oczywiście, że tak. Jest to on nieźle utalentowany militarnie. Może również zostać naszym rycerzem. O, zostanie on naszym marszałkiem, ponieważ jest najwyżej utalentowany. Ponowne uwolnienie. Moja nienasycona żona księcia Idola została zwolniona z więzienia, w którym
Zarządza szejk Urundu. I znowu możesz się cieszyć wolnością. Jej. Soria została wasalem księstwa Toledo. Tulaj, Tulaj. Się to kojarzy z takim żukiem Gnola i jarzem, nie? Tulaj, Tulaj. Nie wiem dlaczego. Niestety dalej zostało zachowane ich przymierze z Sorią, w sensie Burgos i Sorią. O, sułtan Al-Andalus dalej próbuje odbijać terytoria od swoich królestw Tajfów, a niestety upadło. O, zginął nasz senior, teraz rządzi nami nowy senior, król Alfonso. Ponownie uwolniona. O, i nasza córka również została, i dzieciska została uwolniona. Zaręczenie zrealizowane. Ty jesteś, już zapomniałam. O, ty masz żądania do księstwa Astorgi, zapomniałam. Teraz już ktoś inny tam rządzi. Tak, wysłali jakieś arabską szlachtę. Możemy dalej rozwijać nasze zdolności no tak, bycia szlachcicem. Ze wszystkich bufonda, jakie kiedykolwiek widziałam w ramach bezsensownych działań, która prowadziła burmistrza Przemysława o poprawę moich stosunków z sąsiadami, moja dobroduszna kanclerz oficjalnie uznała roszczenie do Amei, które wysuwa ten pan. Jest Amei. Co? Jak mogłeś to zrobić? O, Burgos też uznało wyższość księstwa Toledo. Moja wnuczka Godina urodziła własnego syna. Jako że maluch jest częścią dynastii de Castella, powinien być obdarzony dobrym imieniem. Nazwiemy go Berenguer, bo tak zechciał nasz książę. O, właśnie zginęliśmy. Aha, no to myślę, że na dzisiaj skończymy nasz odcinek. Mam nadzieję, że było fajnie. Również nasze królestwo zostało podzielone i rządzi tutaj księżna Emira Rodrigo. Co? Kto ty jesteś? A, to jest ciop. Zostaliśmy rozdzieleni. Oddzieliła się od nasza Maja. Zostaliśmy z dwoma tytułami. No cóż, na dzisiaj koniec. Pa.